Zaraz ktoś jeszcze w komentarzu napisze, że skrzynia mi się klinuje, nie kupujcie tą 160 od pana NRF-a, bo wyciągnął podkładkę i się klinuje skrzynia! Nie bójcie się, zrobię to. O kurwa, bateria pali. Co? Pewnie się ludzie teraz zastanawiają, co ja tutaj robię. Czyszczę tłoka. Bo ten tłoczek jeszcze polata sporo motogodzin. On jest minimalnie tylko przytarty. Mogę sobie to zobaczyć i pokażę. Jest dosłownie. Nie chodzi o przytarty, tylko. W sensie jest o. To takie czarne, co było na tłoku, jest tylko lekko zmazane. Tłok ogólnie zrobimy coś takiego. Machlojkę. No bo braciak tutaj teoretycznie miał zakładać stary tłok i pierścienie. Lecz ze względu, że będzie ze mną jeździł na zawody i speedbike riderem, speedbike będzie dostawał tak w dupę, zrobiłem podmiankę. Jego stary cylinder poleci do mojego silnika, jeszcze mi jest w bardzo dobrym stanie. Nie ma praktycznie w ogóle rysek, lecz jeszcze dla pewności przechonujemy go deczko, żeby było wszystko super zajebiście. No, cylinder, powiem wam, że jak na to, co tu speedbike rider jeździł, to praktycznie zero zużycia. No. Speedbike Rider no, czyścił ten filtr co jazdy i to wszystko dbało o filtr, no to Speedbike w ogóle ogólnie nie zaciągał tego syfu. No i braciak tutaj oczywiście no, będzie robił teraz ogólnie generalkę góry. Zaraz pewnie się dowiecie, bo niestety możesz opowiedzieć coś tam. Z moją głowicą się stało tak, już oddaję do specjalisty. No i specjalista spierdolił robotę, za przeproszeniem. Bo powiem ci tak, nie zaznaczyłeś temu specjaliście, żeby robił ci to nie po pijaku. No, nie wiadomo co tu się stanęło, dałem mu świecę taką, co miała być i gościu pod złym kątem wywiercił i ten przegwintował. No. Tak jest wywiercona, widzicie. Nie wiem czy kurwa. No widzicie. To dotyka już ścianki, a jak kręcacie, to świeca wam się bardziej trochę prostuje i już od połowy już się nie da wkręcić. A ogólnie powinno być zrobione tak, coś takiego. Po środku. A jak widzicie jak jest wywiercone. Jeszcze trochę brakowałoby i by wjechał na kanał. A tu miał jeszcze mięsa od chuja, że mógł jeszcze w tamtą stronę pojechać. No i jak widać, spierdolona głowica. No jeszcze by się może jeszcze uparł, jeszcze by się coś kurwa, by trzeba było tulejkę na zrobić, ale jak chcę mieć to już pewne zrobione, żeby było już kurde na pigobelo, żeby nie było się męczenia z tym, żeby z rozkładania czasem by się... Żeby nie okazało się, że na zawodach znowu świece wypluje. No to już wolę nowego kupić, już mieć spokój na dłuższy czas. No i założę ten nowy, od Rafała weźmiemy ten nowy cylinder. Zrobi się całe i później już nie będzie problemu, mam nadzieję, w ogóle z niczym, no nie? Już jeździł. Jak mówiłem już nie raz i widzieliście po naszych filmikach enduro, u nas nieźle te, jak mówią, piździki malutkie. Dostają w dupę. U nas mamy podjazdy prawie że piony, jeździmy pod to. Jeździmy ogólnie po takich terenach, jak się jeździ dużym crossem. Więc no nie znowu nie dbamy, nie wiadomo jak o tego sprzęta, że ojej, upadnie mi, o jak nie powiem na, u kogo na filmikach, że o, wywalił się, ubrudził się, o, moje buty, o, mój motor. No pewnie niektórzy będą wiedzieć o co chodzi. U nas normalnie pity latają, czasami robią parę fikowków w powietrzu, uderzy w drzewo albo coś, podnosi się, odpala, jedzie się dalej, nie przejmuje się za bardzo tym. No i dlatego właśnie pasuje, żeby był pewny sprzęt, bo na to katowanie co w tym sezonie się szykuje, więc ja wam powiem, że ktoś mi tam nie mówi, o chujowy cylinder wsadził specjalnie coś tam, na 100% od razu mówię, na 100%. Ktoś wcześniej zatrze tego pita albo przytrze cylinder, niż ten cylinder ogólnie zejdą tak pierścienie, że będą wymagały wymiany z tłokiem. Więc nie wiem, jakby ktoś się rzucał, pisał mi w komentarzu, że tak się nie robi albo coś. Wierzcie mi, w teterce już mam ponad 200 motogodzin nawalone z 250,
Ponad 250 motogodzin mam TTRC nabite i cały czas kompresja jest jedna i ta sama. Tylko że ja tam mam airboxa i wlot powietrza mam pod siedzeniem. I zajebiście, że tak powinno być. Tam jest właśnie takie zarąbiście, że nigdy w życiu mi żadnego syfu nie pociągnie. Tak wam powiem. I z 250 motogodzin nabiłem czterosłupem TTR-ką i spokojnie mogę nabić jeszcze drugie 250 godzin. Wcześniej oryginalny cylinder 125 od nowości nie był wymieniany, dopiero ja wymieniłem na 150. I jeszcze, wierzcie mi, nie był porysowany i jeszcze by sporo motogodzin nabił. Wierzcie, wierzcie. To jest tylko i wyłącznie to, że robicie te remonty przy tych bikach i to wszystko, to nie jeden się pewnie ze mną zgodzi, że głównie dlatego, bo pociągnęło wodę, pociągnęło syf i porysowało cylinder. Jakby wam cylindra nie porysowało, to byście nabili spokojnie o wiele, wiele więcej. Uszczelniacze zaworowe, czemu wam siadają? Od tu, albo od tego, że się jedzie na pitbajku, a się go wcześniej nie rozgrzeje. Dlatego warto też na początku, zanim po prostu ruszycie tym pitbajkiem, zaczniecie nim jechać, coś więcej, odpalić i zostawić, żeby się ten olej rozgrzał. Poszło to wszystko na głowicę, uszczelniacze, głowica, cylinder, wszystko, żeby chwyciło temperaturę i wtedy dopiero jedziecie, bo jak nie rozgrzejecie, to wiecie, że no nie wiecie, no jak to się nie zna na mechanice, tłok najszybciej przejmie temperaturę i on puchnie, a cylinder musi też się rozszerzyć od temperatury, wiecie o co chodzi, nie? Jak cylinder się nie rozgrzeje, a tłok się szybko rozgrzeje, to on się po prostu będzie przycierał i dupa z takiej roboty. Dlatego jest ważne rozgrzewanie cylindra. Doszedłem do wniosku, że chyba jednak rozbiorę go na czynniki pierwsze i że przepaczę wszystkie części krok po kroku, żeby ktoś jak kupił już ode mnie ten silnik, żeby na tym chwilę przynajmniej pojeździł. Żeby to jeździło, nie? Ja pierdolę. Żeby to jeździło, a nie, że potem ktoś ci będzie mówił, a kupił silnik od pana NRF-a i padł po tygodniu. Powiem wam tak, że tyle silników, co ja robiłem, to jeszcze przy moich motorach ani jeden silnik mi jeszcze nie zawiódł. TTRC, zrobiłem remont, tyle lat, co już przejeździła i będzie jeździć. W pitbajku tutaj nie robiłem remontu, w tym Verseku nie robiłem, ale ogólnie no, widać jak niby, nigdy mi mówił, że nie szanuje tych moich motorów, nie? Że rozpady albo coś tam, no ale RCK, no ja tam przy silniku nic nie grzebałem przecież, kurwa. Nabite było ponad 150 motogodzin i spokojnie bym zrobił ze stówkę jeszcze spokojnie ze stówkę bym drugą zrobił. Tylko kupiłem drugiego pita, no to poszedł w odstawkę i sprzedałem. A tak to nie kopcił, nie puszczał dymka. No latał, nie? Latał. Tylko że no jak wiecie, no u nas się jeździ ostro, no jest błoto, jest... No, są typowo enduro tereny, no to nie ukrywajmy, no motorki dostają w dupę, nie? Nie ukrywajmy tego. Tutaj co te, zaraz ktoś jeszcze w komentarzu napisze, że skrzynia mi się klinuje, nie kupujcie tą 160 od pana NRF-a, bo wyciągną podkładkę i się klinuje skrzynia. Nie bójcie się, zrobię to. Nie sprzedam takiego, bo sumienie by mnie potem nie puściło, jakbym sprzedał silnik niedziałający w 100%, nie? Więc z tym też się za bardzo nie przejmujcie. Już mam taki pewien pomysł, taki super. Podpowiem wam, że podpatrzyłem to w wkładzie 110 i spróbuję to przeswapować na 160. Bo jak się uda, to tam koledze, co ma silnik, kupił od tego, od jak się nazywał ten? Chucky BTR. Chucky, no. Od Chuckiego. U Chuckiego też się właśnie skrzynia klinuje, a tam nie było nic zrobione praktycznie przy nim. Więc jak się uda mi to zrobić, to na pewno, wierzcie mi, to sumienie nie będzie zrobione. To jak się uda, no to poleci to wszystko tam do kolegi, nie? Do jego cefa, bo też na zawody myśli jeździć. Kurwa, ja pierdolę, będzie ekipa. Trzeba koszulki zrobić jakieś, kurwa. Nie no, bo będziemy jeździć pod... Ty raczej też do lampy chyba dołączysz, nie? Jak mnie przyjmują. Jak cię przyjmą? Casting musisz przejść. No, Lamba Pitbike Tarnów. Lamba Pitbike Rzeszów, nie? No, do teamu trzeba będzie dołączyć. Licencję wyrobić, wszystko. No i co, a propos zawodów i to wszystko, no to prawdopodobnie nagram film jutro. Jak pojadę po te części, to wezmę kamerkę i u Kamila się nagra. No, wiadomo. A propos tych zawodów, to tam na południe szykują. Bo na północy mają o wiele lepiej, nie ukrywajmy, tam mają o wiele lepiej z zawodami niż u nas. U nas są tutaj same problemy.
Ale jak chcesz, no to przejmuj kamerkę i mów tam coś o swoim picie. A co ja mam powiedzieć? Rozjebany! Panie! Yamaha była lepsza. No nie znam. Dzisiaj założymy nowego tłoka i nowy cylinder. A jutro co przyjdzie? A jutro przyjdzie nowa głowica 170. Oj, będzie kurde. Będzie terra. No. Będzie trzeba było dotrzeć ładnie, wszystko picobello. Tu jak patrzyłem, Beat by Rider zapierdolił gdzieś i gniotło trochę tego. Ale to się weźmie, bo będzie minus 5 koni. No, to będzie. Będzie trzeba to wyciągnąć, bo. Tytanowe kolanko. No, tytanowe jest właśnie. Się wyciągnie to ugniecenie, bo jest tak. No jest, nawet jest zrobane ładnie. No tutaj z tyłu robiłem, wymieniłem tam na filmiku, mam nagrane nawet, wymieniłem tylną zębatkę przednią, tą 17 będę testował, czy będzie się dało jeździć, jak się nie będzie dało, to się zmieni. Beat by Rider nawet ma 16, to mówił, to może mi da. Tylny hamulec zrobiłem, chodzi dobrze, wszystko gicior. Z przodu wymieniona opona do braciaka. Trzeba mu zapłacić jeszcze za nią. Pasuje. No i to co, zrobimy tu tłoka z cylindrem, no i jutro się weźmie, założy ten głowicę, no i w wtorek się może odpali go czy coś, albo się wieczorem odpali, zobaczymy, nie wiem, zobaczymy będzie. No i tu jeszcze filtr powietrza, tego, filtr olejowy, bo tamten co my kupili to nie pasował. Tamte do UCF-ów jest podobno chyba? Nie, od UCF-a tylko od ZS-155. No nie popatrzymy sobie, no i on jest był większy. Chcieliśmy kupić ogólnie taki filtr, żeby lepiej filtrował olej. No, żeby tekturowy. To by brudny, żeby trzymało brudy, żeby wiesz, nie pociągnął, nie? Ale niestety, no nie ukrywajmy, nie pasuje. Nie, jest za duży. Szyka. Za duży jest, no i kito. Nie, to pokażę. Jak macie coś takiego, to takiego nie kupujcie do MRF-a, nic od, takiego. Od ZS-155. No, do tego modelu pasuje, powinien pasować. Do czego pasować? No 155, nie? Tamty. 155 będzie pasować, nie? No, ale do tego kurwa 70 nie pasuje, więc nie kupujcie, jakby chcieliście czasem kupić, żeby wam lepiej, wiecie, no nie? Już zobadamy. Ogólnie żadne części nie kupujcie od ZDS-155. Ja już się nauczyłem, kurwa. No i bo tam. Żadnych części lepiej nie od tego do silnika kupować. Odkupywać od silnika EX, kurwa. 155, 155, 160, 170. od korpusu wszystkie części pasują. Różnią się cylindrem i niektóre modele głowicą. Czyli od 160 do 170 głowica nie podejdzie. Koniki są inne i elementy głowicy są inne, nie? Mhm. Łańcuszek pasuje i zębatka od tego pasuje, a nie pasuje elementy głowicy dlatego, bo tu nie jest na rolkach konik. Konik jest zwykły, ślizgowy, nie? Mhm. A w 170 jest na rolkach. Więc no, jest taka różnica. Jak wszystko wiecie, to w komentarzu możecie mówić tak. Tak. O, już jak się głowica zmieniła? Śni, patrz, jaka głowica to jest. Znaczy, tłok. Jak tłoczek już wygląda. Śni jak nówka, kurde, taka, patrz. Pierdosze. Ubrudziłeś, kurwa. Musi być wszystko zajebiście. Nie, no, ładnie. Ja też będę czyszczę. Musi być pewny silniczek. Będzie pewny, mówić. Tu pan MRF może założyć ten, bo ja nie będę zakładał, żeby czasem nie rozjebać tego pierścienia. Pan MRF założy. Zobaczycie, jak się zakłada. Co, na tego założyć? Na tego. Pokażesz ludziom, jak się zakłada profesjonalnie, żeby wiedzieli dokładnie. A to jest nowy? To jest nowy. Kurwa mać! Mówię ci, prawie to samo, kurwa. Prawie to samo. Łapie, będziecie mieli nowego tłoka. Bym się nie pomylił, nie założył na zły. Dobra. No teraz zakładaj i pokazuj widzom. Pierścienie olejowe nie ma znaczenia. Czekaj, nie. Pierwsze założyć siatkę, bo zapomniałem sobie, że na siatce są te wyrubienia. To jest obojętne jak. Pierwszy zakładacie siatkę, widzicie? Na ostatni ząbek. Cyk. I tam wchodzą dwa pierścienie. U góry i na dole. Co? Pod! Zaraz!
i idzie jeden pierścień do góry i na dole. Ja zakładam oczywiście tego na dole. Ładnie wyszedł. Teraz szukamy drugiego. Zakładamy go u góry. Teraz u góry, widzicie. No ja to założę od razu sobie o 90 stopni. No 180 znaczy. Z drugiej stronie, zamkami, żeby się mijały. Mhm. Teraz, panie, potrzeba nam, to są dwa takie jakby same pierścienie. Ten jest kwadratowy, czyli H idzie drugi. Kurwa, jak dobrze pamiętam, nie czuję tak pod palcem. Jak macie zaokrąglone krawędzie, to pójdzie on pierwszy. Tak. Tak, ten ma zaokrągloną krawędź, a ten ma dwie ostre. No, widzę. Ten ma takie dwie ostre krawędzie, czyli jak ma dwie ostre krawędzie, to idzie niżej. To idzie niżej. Cyk. Wkładacie tutaj pierw zamek. I tu się naciąga końcem. I do malutku idziecie, w malutku. Dookoła i później wpychacie na nas. Macie naskoczyć. Ale nie ten zamek, co trzeba. Właśnie. Jest problem. Piotrek. Jest po pierścieniu. No. Złamie się teraz. Złamany pierścień, nic nie będzie z tego. Jednak kupujemy nowego. Jeszcze raz. Jeszcze raz, bo coś mi tu nie wyszło. To się wytnie. Nie, no nie będziemy ciąć. Elegancko. Weszło. I drugi. I zawsze napisami do góry. Tak, nie mają napisów? Muszą mieć napisy. Jak nie mają napisów, to trzeba patrzeć po krawędzie. Czekaj, bo ten pierścień tak... Nie, nie twardo siedzi. Jest okej. Okay. Elegancko. I jest okej. Okay. Jak zakładacie... Jak zakładacie pierścienie, na początku najlepiej jest zakładać je po... Na 180... Po 90 stopni? Nie pamiętam. Nie pamiętam dokładnie, musimy to sprawdzić. Żeby się zamki nie pokrywały, najlepiej jest założyć o, ja zakładam o 180 stopni dwie strony na boki, nie? To i tak nie ma za bardzo dużego znaczenia ze względu takiego, że te pierścienie pracują i one się przekręcają po pewnym czasie. Nie będziecie, jak założycie go tak, to on się po pewnym czasie po prostu ten pierścień przekręci od pracy, nie? Dlatego nie ma tutaj zamków jak dwusuwie, nie? Żeby się pierścienie nie przekręcały. One się przekręcają. To jest tylko i wyłącznie po to, żeby ułatwić pierwszy rozruch silnika. Po prostu, żeby za pierwszym razem jak kopniecie albo coś, żeby była jakaś tam kompresja. Nie? No. Są różne te zabezpieczenia, różne techniki. Ja preferuję iść do Weroniki. To już wiecie, co robić. Weronika wam pierwszy nie założy. Zabezpieczający. O, wyszedł. Wyszedł, zresztą przekręcić. Siedzi dobrze, Tomku. Elegancko. Smarujecie ładnie. Tłoczeczka na stworzeniu, żeby się stworzenie zatarł, jak będziecie odpolić i kurde, przekazujecie sobie pewnie. Nie, bo zanim chyci tutaj ciśnienie oleju i to wszystko, no to... Będzie zatrze się wam i koniec. Wam i się skończy. I później pójdzie na cylinder. Koniec. Zawsze przy składaniu nie żałować oleju. Jest elegancko. Najlepiej sobie sprawdzić jeszcze korbowód wcześniej, czy nie macie przytarty. Nie, tu jest idealnie wszystko, więc... Oby. Więc nie jest źle. Dobra. Weźmiemy troszeczkę. Sprawdzić, zanim założycie, też warto sprawdzić, jak chodzi stworzeń. Czy nie ma luzów na boki, czy coś? No, czy to wszystko pasuje. I jak losy są? E. No to kurde. Jest prawidłowo. Na korbie też nie ma luzów. Na boki, ale przód, tył, zero. Jest zajebiście. Lekko przebarwiona korba, no ale to jest w granicach tolerancji. Ślizgi też warto sobie sprawdzić. Też są wszystko. No to ogólnie jest wszystko idealnie w tym silniku na razie.
Jak na takie katowanie, no to... Na razie? Na razie jest ok. Nie wiem, jak to będziesz jeździł. Normalnie. No, normalnie, z górki. Nie będę z górki. Na luzie. Dwójka z... Po co ja teraz tą szmatę to wkładam? Po to, jakby mi czasem wystrzeliło zabezpieczenie. Żeby do silnika nie trzeba było rozbierać. Żeby nie trzeba było rozpławiać potem silnika. Dobra, patrzymy, gdzie jest natłoku in. In do góry. Cyk. Po co założyłem tam to zabezpieczenie wcześniej? Żeby teraz go nie trzeba było zakładać. No właśnie. Założę sobie tylko z innej strony. I teraz... Cyk. Dopychany. Jest zajebiście. Teraz jest... W ręku jest o wiele łatwiej założyć. Nie macie ogólnie w ręce. Gorzej jest założyć to... na silniku. Teoretycznie ja tam już mam taką pewną wprawę, no bo na tyle silników, co się składało, no to... Cyk. Już jest. Tylko sprawdzamy, czy chodzi zabezpieczenie w środku. Jest dobrze dopięte, jest zajebiście. Czyli co? Trzeba pierw uszczelki założyć, znaczy tulejki założyć trzeba będzie pierw. Tulejki są założone, no, trzy. No, wyczyszczone jest wszystko idealnie pod spodem. Widzicie, wszystko czyszczone ładnie, żeby trzymała uszczelka. Uszczelkę no oczywiście trzeba założyć prawidłowo. Tej jednej szpilki nie ma, bo wyszła z nakrętku. No, bo było narobane o kleju jak skurwisyn, tyle, że normalnie. Jako klej? No, klej do śrub pewnie wyjebali, no i uszczelka zeszła. Teraz smarujemy cylinder w środku. Jakby co? Mogę pokazać, bo czasami się może komuś tak zdarzyć. Tu jest lekko ubite. No. Jak widzicie, ale to w niczym nie przeszkadza, bo tak czy inaczej tłok nie dochodzi do samego końca i tu nic nie pracuje. Możesz więc... pokazać, gdzie jest ubite dokładnie dalej. Taki cylinder niestety no, był na no. tym, no ale z jednej, to nic nie przeszkadza. No i z drugiej strony, no ale dostaliśmy taki cylinder, ale to nic nie przeszkadza, jak mówię, braciak. Bo tłok nie dochodzi do tego momentu. To jest tylko i wyłącznie istotne przy zakładaniu pierścieni. Najlepiej jak jest jakiś, macie maszynkę do zakładania, to wtedy można jeszcze to inaczej zrobić, po prostu, że założyć pierw tłoka do cylindra, a potem cylinder założyć z tłokiem na szpilki i stworzeń wsadzić. Jest niby łatwiej, ale jest trudniej zapiąć zabezpieczenie. Dobra, teraz sobie w środku gładź przesmaruję. Smaruję mu olejem też. Bo niestety no, na początku zanim chyci tłok ciśnienie, wszystko tutaj przesmaruje się świeżym olejem, no to może się to przyczyć, nie? Jest, są dwie szkoły, no jedni zakładają to na sucho. Zauważyłem, że jedni na sucho składają takie te tłoki. I ten ja wolę zawsze przesmarować lekko. To nigdy nie zaszkodzi. Nigdy. No, teraz założymy troszeczkę oleju na pierścienie. Na już zamki. Jednak zatarło pierścienie czasem. Nie, żeby ogólnie w zamkach się nie pozapikały. O to chodzi tu. Już motory jeżdżą, coraz cieplej. No i ogólnie pierścienie w zamkach mają uchodzić luźno. Nie powinny, w sensie nie góra-dół, tylko luźno się przekręcać na boki. Ogólnie na internecie możecie znaleźć dużo filmików, jak prawidłowo założyć zamki. Trzeba skręcić. Jak założyć prawidłowo zamki, więc... Jeszcze tego ma dużo, może? Nie, mi się wydaje, że na razie to nie jest istotne. No ale żeby był weszedł, no nie. Teraz musisz ci pierścieniami ładnie weszły. Ręcznie to jest takie zakładanie super zarąbiste. No, weszły ładnie. Jeszcze nie weszło do końca. Coś jest nie tak. Muszę cofnąć lekko. O, jest.
Jest elegancka. O malutku. O kurwa, ten cylinder nie na 170. Zmieniasz na 150, kurwa, no. Za mocny. Cyk, elegancka. I siedzi. Widzicie, nie widzicie pewnie. Jeszcze nie jest idealnie na maksa wysunięty tłok, zaraz to się sprawdzi, no ale to jeszcze. Ale brakuje ci jednej tulejki. Z pewne? No, masz jedno, dałeś mi jedno. Cylindrem dwie na krzyż i na górę cylindra na, też na dwie na krzyż i macie. Widzicie. Nie, na dole były dwie tu, a u góry są po skosie. No, no to tak, to tak, no. No, tyle. No i no, trzeba jeszcze tylko przeczę ten olej nadmiaru, żeby się do tego nic nie przykleiło. Żaden syf. Elegancka. To możesz przeczyć to i to się włoży od razu. Dobrze zależą, czekaj. Tak, raczej tak, na pewno tak mówić. Siedzi ładnie. Dobra, jest. No i no trzeba. No założymy od razu się. No i jutro ta nowa głowica, złożymy nową głowicę na tych, co wcześniej był po zespołach, z wcześniejszych głowicy na naszej, tej starej, z rozjebanej. Jak ktoś chce tą głowicę starą kupić... Ale ona jest nieuzbrojona. No nieuzbrojona, no. Dopisać do ciebie. Nie? No można napisać go, nie? Za parę grosz oddać. No. No, jeszcze będę musiał tylko wziąć, rozebrać czynniki, na czynniki pierwsze tłok, to znaczy silnik, i każdą jedną część umyć, posprawdzać i złożyć. I puls składać, wsadzić dramo, odpalić, przejechać je. Ale to już filmiki z remontu, jak to będę rozpalał, to będziecie mieć, bo dzisiaj jest niedziela, to tylko tak pobawiliśmy się troszeczkę. No. Bo nie mam czasu za bardzo w tygodniu, a ty mnie celuj na okno. Widać cię przecież, obiektywnie. Więc no, na głowicy będzie najwięcej roboty, przy głowicy. Przy głowicy będzie najwięcej, żeby wyczyścić to wszystko między tymi krateczkami, to będzie naprawdę masakra, ale może mi się uda i to wszystko. No, no karczerem się pierdoli już. Nie, za bardzo to. Dimera będę musiał kupić, tak się znaczy. Będzie dimer kupić, bo to jeszcze są w środku, widzę. Jakieś podkładki. To jest tłoczone, to już. No, tu mam całe bebechy, zawory od 160, 170, bo zawory niestety też braciak ma do wymiany. No jeden zawór. Jeden zawór był do wymiany tylko. Jeden zawór do wymiany, mianowicie, nie wiem czy to będzie widać. Przyklepana była ta... Od... jeden... No niestety go nie widać za bardzo. Jeszcze by na tym pojeździł, ale dla względu bezpieczeństwa postanowiliśmy wymienić komplet zamków i zawór. Nie da rady jednego zawora kupić, więc dwa się kupiło, trzeba kupić nie? Dwa za stóweczkę, nie? No wiadomo, jak już dawa głowica, to już tak nowe zawory od razu. Nie? U mnie zawory są jeszcze ok, ale dla względu bezpieczeństwa przy tym silniku, przy tym 170 mojej, wymienię dla nowego użytkownika nowe zamki, nie? Się wstawi. No, tylko że są to właśnie proste. Tu już piszę po prostu EX pod EX-a, nie? Się wyczyści, wypoleruje się te zawory, tu się weźmie, podociera wszystko, wsadzi się nowe zamki i będzie jazda. No, oby. A i tyle. Mógłbym wam pokazać, powiedzieć, jak ktoś nie ma pieniążków, z czego pasują części. Mianowicie, talerzyki i zamki pasują od lącina 250. Uszczelniacze zaworowe też pasują od lącina 250, jak i podkładki pod sprężyny. Bo niektórzy pewnie nie wiedzą, że pod sprężynami, jak macie tutaj sprężyny w środku, pod nimi są podkładki metalowe, jak ktoś tam robi albo coś, bo czasem wy może nie dopatrzycie. One są po to, żeby jak sprężyna pracuje, żeby nie robiła dziury w aluminium. Tylko podkładki się wycierają. Pasuje z lącina 250, bo sprawdzamy dosłownie niedawno, więc
zawsze coś tam parę groszy taniej, a jest ta sama wytrzymałość, nie? No wiadomo, nie? No bo Loncin ogólnie ma twarde zamki zaworowe ze względu na tego, że Loncin 250, od Loncina 250 nie mogą być byle jakie zamki, dlatego, bo ma o wiele... Kurwa, nie chcę się tu grzebać. Gdzieś tu były. Gdzieś tu miałem sprężyny. Nie chcę się szukać. Bo dla Loncina 250 o wiele, wiele twardsze są sprężyny niż w silniku na przykład K170 albo w mojej 160. I tam zamki naprawdę muszą być twarde, więc nikt nie pisze, że że od Loncina 250 powinien pewnie chujostwo, nie? No. Jak przy takich sprężynach, co tam są przy tym, jak te zamki wytrzymują, no to przy takich słabszych sprężynach tym bardziej będzie to trzymać, nie? No. I pasują na gniazdo idealnie, bo sprawdzałem, bo odpiąłem specjalnie z tamtej głowicy i przymierzałem. Mierzyłem submiarką, zawory są takiej samej grubości, nawet gdzieś tu miałem submiarkę. Chyba, że w domu jest. Kurwa, w domu jest. No, w domu. Zawory są te same grubości, uszczelniacze zawory też będą pasować normalnie i zamki są tej samej grubości, na takie same gniazda na zaworze, więc pasuje wszystko, nie? Co, i kończymy chyba ten odcinek na dzisiaj, nie? Niedziela pasuje jeszcze, chcemy się przejść i podpoczywać trochę przed kolejnym tygodniem pracy. No, więc no, ja się z wami żegnam. Na razie. Ja miarę też się żegnam. To do następnego standardowo. Na razie, trzymajcie się. Hej! Hej!